Dobry wieczór Państwu. Środa 20.30, a zatem spotykamy się. Bardzo mi miło, że Państwo są obecni jak zwykle. Cieszę się szalenie. Jesień, proszę Państwa, za oknem coraz szybciej ciemno, więc to chyba będzie sprzyjać naszym spotkaniom. Zaglądam teraz na komentarze. No i stali nasi goście. Dobry wieczór. Pan Rafał, pan Łukasz, pan Mateusz, moi rodzice są, dobry wieczór, panie Mikołaju, pani Bernadetto, pani Angeliko i pan Karol, nieustannie z Białegostoku, i pani Barbara po sąsiedzku. Bardzo, bardzo się cieszę, że państwo są. Z panią Barbarą się zawsze śmiejemy, proszę państwa, że gdyby się zerwało łącze internetowe, no to wystarczy się wychylić z balkonu i też będzie słychać, a może i ciut widać. Bardzo się cieszę, że państwo przyszli. Proszę Państwa, parę tych tematów mamy na dzisiejszej liście. Pierwszy z nich to etykieta, później trochę o zasadach noszenia kapelusza i to pytanie, które rozpala wyobraźnię wielu osób, czyli co zrobić z pierścionkiem zaręczynowym po zerwanych zaręczynach. To zresztą był też powód mojej dzisiejszej wizyty w programie Dzień Dobry TVN, tam na ten temat rozmawialiśmy, więc dzisiaj też tutaj na kanale pomyślałem, że będzie to temat warty poruszenia i tego, żebyśmy trochę temu poświęcili. Proszę Państwa, zawsze jest tak, że mam przygotowane pewne kwestie dzisiaj też, ale jeśli Państwo chcą jakieś pytania od razu zadawać o etykietę, to proszę pisać śmiało i będę to wszystko uzupełniać Państwa pytaniami. Proszę też oczywiście na bieżąco komentować, zgadzać się albo protestować przeciwko temu, o czym będę Państwu opowiadać. No i tak sobie rozmawiajmy, dyskutujmy. Dobry wieczór Państwu tutaj. Jeszcze widzę, kolejni goście nasi się witają. Mamy pozdrowienia z Kanady, proszę Państwa, od Małgosi. Pan Rafał, tutaj jeszcze nawiązując do poprzedniego naszego spotkania, pisze, że okropny zwyczaj to wchodzenie z psem na cmentarz. Zgadzamy się, panie Rafale, myślę, że mogę powiedzieć w liczbie mnogiej. A teraz, proszę państwa, ta etykieta. Opowiadając o tych zasadach, zacząłbym, proszę państwa, może od adresu mailowego. Myślę, proszę Państwa, że warto mieć przynajmniej jeden adres e-mail, który będzie takim, ja wiem, oficjalnym naszym adresem, którego będziemy używać do korespondencji urzędowej albo do korespondencji, nie wiem, kiedy będziemy wysyłać przyszłemu pracodawcy CV. Może, jeśli się jest rodzicem, będziemy takiego maila używać, żeby załatwić jakieś sprawy w szkole związane z naszym dzieckiem. To studenci na przykład będą załatwiać takiego maila sprawy związane z ich studiami i tak dalej. I ten mail oficjalny to by był taki, który będzie się składał z naszego imienia i nazwiska, albo inicjału naszego imienia i nazwiska, inicjału, który można oddzielić kropką. W takim mailu, proszę Państwa, w takim adresie mailowym nie dawałbym jakichkolwiek numerów, na przykład, ani daty urodzenia, która coś tam by one zdradzała, ani na przykład jakiegoś tam dodatku 125, Jan Kowalski 125, no bo po co być 125 Janem Kowalskim? Lepiej być na przykład J.S. Kowalskim, czyli Janem Stanisławem. Czyli można użyć inicjału drugiego imienia, jeśli na przykład osób, które noszą to samo imię i nazwisko, jest więcej w tym, no właśnie, portalu, tak by trzeba było powiedzieć, na którym zakładamy taką pocztę. Proszę Państwa, zatrzymałem się na chwilę, bo mi pan Karol pisze, że jestem za duży na ekranie. Czy teraz jest w porządku, proszę Państwa? Rzeczywiście coś tutaj kombinowałem z ustawieniami tej kamery. Mam nadzieję, że teraz już Państwu się to bardziej komfortowo ogląda. A zatem, proszę Państwa, dobrze posiadać taki jeden oficjalny mail. I teraz idźmy dalej, proszę Państwa, skoro o tych mailach mowa. No, zazwyczaj toczy się dyskusja, która wciąż rozpala naszą wyobraźnię, czy witać na początku wiadomości mailowej. Ja bym powiedział, proszę Państwa, tak, powtarzając w ślad za wieloma głosami, no, witanie to jest jednak coś z porządku takich spotkań naszych codziennych, czyli przyjmuje gospodarz gościa, no to wtedy go wita w swoich progach. Jeśli my przyjmujemy kogoś w naszym domu, naszych gości, to ich witamy. Jeśli w pracy odwiedza nas jakiś klient, to go witamy. Taksówkarz nas wita, jak wchodzimy do taksówki,
taksówki, ale mail to nie jest miejsce, w którym mamy tego typu sytuacje. Co więcej, podkreśla się, że ktoś, kto wita, niektórzy to tak odbierają, że to witanie jest protekcjonalne. No właśnie, bo tutaj wyczuwamy intuicyjnie tę relację taką, że jest ktoś witający i ten ktoś witany. Wiem, że my czasem myślimy takimi kategoriami, że potrzeba nam jakiegoś uniwersalnego sposobu na rozpoczęcie takiej wiadomości. No, w pewnym sensie takim uniwersalnym sposobem jest słowo dzień dobry. I tutaj znowu jest pewien dylemat, bo tak, językoznawcy mówią, to dobry sposób, dzień dobry, pan doktor Artur Czesak, którego serdecznie pozdrawiamy, broni tej tezy. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło w tym temacie, ale kiedyś rozmawialiśmy na ten temat. Z kolei też często się mówi o tym, że pisać dzień dobry na początku, no to nie jest dobry pomysł z tego powodu, że nie wiemy, kiedy ktoś tę wiadomość naszą odczyta. No jeśli wieczorem, no to jak to dzień dobry będzie wyglądało. No więc zamiast witam, być może te tradycyjne formy, szanowny panie, pani, państwo, albo imię na przykład, drogi Michale, droga Kasiu, jeśli piszemy do jakichś tam znajomych naszych i tyle. Trochę nam sztucznie może dzisiaj to brzmi to sformułowanie drogi ktoś tam, a dlaczego? Coś tym sympatycznego jest. Kolejna taka rzecz, proszę Państwa, związana z e-mailami, to jest taki dylemat, a propos też związany właśnie z tymi formułami rozpoczynającymi maila. Czy traktować tego maila jako takie pismo, jako taki list oficjalny, czy też traktować go jako na przykład czat, prawda, wymianę korespondencji. No bo ile razy w życiu zawodowym się zdarza, że wymieniamy z kimś wiadomości, no i przecież w dziesiątej wiadomości, którą odpisujemy, poruszając pewien problem, nie będziemy znowu zaczynać od tych wszystkich formuł, pozdrawiać na końcu i tak dalej. Więc rzeczywiście, proszę Państwa, w takich sytuacjach zawodowych, jak w pracy wymieniamy z kimś maile, z kolegą, koleżanką z biura i to jest wymiana dotycząca jakiegoś jednego problemu, która no, z jakiegoś powodu odbywa się właśnie w formie mailowej, a nie na przykład jakiegoś czatu, no to wtedy w pewnym momencie można po drugim mailu, czy po pierwszym takim mailu, w którym rozpoczynamy pewien wątek, można z tych formuł zrezygnować śmiało i zrobić z tego taki czat. Ale na przykład nie rezygnowałbym z takich formuł w przypadku, gdy jako przedstawiciele firmy piszemy do naszego klienta na przykład, albo do urzędu. Tutaj, i takie są też moje doświadczenia z kontaktu z przeróżnymi urzędami, no do końca zachowywałbym tę właściwą formę, czyli zawsze ten początek i zakończenie tego listu, czyli szanowny panie na przykład, szanowni państwo i z wyrazami szacunku na koniec. I patrzę teraz, proszę Państwa, na komentarze, w których Państwo już dopytują o pewne kwestie. Pan Mateusz pyta, czy dopuszczalny jest adres nazwisko.imię/. Panie Mateuszu, no jest to adres, który rzeczywiście spełnia te zasady, o których powiedzieliśmy, czyli jest takim adresem oficjalnym. O jednej rzeczy bym tutaj powiedział. Mówi się o tym, że przedstawiając się komuś, zapisujemy czy wypowiadamy najpierw imię, potem nazwisko. To podpisywanie się najpierw nazwiskiem, później imieniem, czy przedstawianie się nazwiskiem, a imieniem. Niektórzy się tak przedstawiają na przykład na co dzień, spotykają kogoś, podają sobie ręce i mówią Kowalski Jan. To jest charakterystyczne dla list alfabetycznych. W szkole tak jest, w dzienniku, prawda, lista jest alfabetyczna i stąd pada najpierw nazwisko, potem imię. Natomiast w tych naszych takich relacjach codziennych, późniejszych, dorosłych, wskazuje się na to, żeby używać imię plus nazwisko. Więc jeśli byśmy taki mail kształtowali, wybierali takiego maila, to warto by pójść tym tropem, czyli imię i nazwisko. I ta kropka na przykład jest dobrym sposobem, żeby oddzielić. Ona też czasem pomaga, bo jak jest powiedzmy dwóch Janów Kowalskich, to jeden może być Jan.Kowalski i wtedy to jest pewne rozwiązanie. Na coś jeszcze bym zwrócił Państwu uwagę w kontekście maili. Warto skonstruować taki adres mailowy, który będzie też łatwo komuś podać, przedyktować przez telefon. Czyli używanie przeróżnych znaków dodatkowych, jak podkreślnik, na przykład myślnik, czasem może pewne trudności powodować, więc lepiej zastosować jakąś bardzo prostą formę.
Pan Karol pisze tutaj tak. Ci, którzy nigdy nie napisali ani jednego listu odręcznego, nie wiedzą, jak rozpocząć maila. Coś jest w tej uwadze pana Karola, proszę państwa, ponieważ tutaj no maile w jakimś sensie są odwzorowaniem tej naszej tradycyjnej korespondencji, prawda? Kiedyś pisanej odręcznie, potem na maszynie, teraz rzeczywiście przy użyciu komputera, ale no jednak nawiązują do tego, co przecież wypracowaliśmy przez lata. To nie jest nowy wynalazek. Nowym wynalazkiem jest, może, nie wiem, komputer czy mail. Już, i tak już nie takim nowym, ale sama korespondencja, no to przecież rzecz stara jak świat. Czy na zakończenie łączę pozdrowienia, pisze pan Jacek. Proszę państwa, w takich mailach bardzo oficjalnych to nie. To z wyrazami szacunku i łączę wyrazy szacunku z poważaniem. W takiej korespondencji urzędowej, czy jak na przykład student pisze do dziekana, do rektora, to chyba taką zasadę dekorum, czyli jak mamy szanowny panie, szanowna pani prezes, szanowni państwo, to wtedy takie zakończenie. Natomiast jeśli te relacje są bliższe, na przykład piszemy do klienta, z którym długo współpracujemy, łączę pozdrowienia jak najbardziej. Jest tak, że mamy czasem takie relacje, że to szanowni państwo brzmiałoby zbyt oficjalnie, no ale z jakiegoś powodu musimy to zastosować, nie chcemy jednak na końcu pisać z poważaniem, z wyrazami szacunku, to wtedy te łącze pozdrowienia jest lepszym rozwiązaniem niż pozdrawiam albo same pozdrowienia. Więc jakby znowu to jest taka forma, która nam nie pasuje do tego najwyższego stopnia oficjalności w tej korespondencji, ale ze względu na to łączę pozdrowienia, a nie pozdrowienia, no jest lepsza niż samo pozdrawianie na przykład. To tak bym panu Jackowi tutaj odpowiedział. No, bardzo, bardzo się cieszę, panie Mateuszu. Pan Mateusz pisze o tym, że o pewnych kłopotach z tym, jak zaczynać list, że to już sprawa miniona, że dzięki tutaj tym naszym rozmowom ma spokój wynikający z tego, że zaczyna od tych znanych formuł. I o to właśnie chodzi, panie Mateuszu i drodzy państwo, że mamy gotowe rozwiązania, gotowe podpowiedzi, nie trzeba się dłużej zastanawiać. W tej korespondencji oficjalnej idealne. No, pani Ola zadaje tutaj ciekawe pytanie, jak grzecznie powiedzieć na przykład studentom czy osobom, które ciągle używają witam, że nie życzymy sobie tego. Pamiętają państwo głośną sprawę pana Michała Lusinka, który na chyba swoim Facebooku, mnie to w ogóle zdziwiło, bo to rzeczywiście była jakaś wypowiedź, którą on dał w jakimś swoim prywatnym kanale. Zaraz będziemy mówić a propos tej prywatności w mediach społecznościowych. Napisał właśnie o tym, że na maile, które zaczynają się od słowa witam, nie będzie odpowiadać, no i potem się z tego zrobiła jakaś ogromna afera, mnóstwo memów na ten temat powstało. Ja bym pani Olu, może jeśli to są studenci, jeśli pani prowadzi zajęcia, może jakąś część takich zajęć poświęcił takiej etykiecie mailowej i opowiedział o takich zasadach, zachęcając do tych klasycznych rozwiązań, tłumacząc ich sens, to, że właśnie niosą pewne ułatwienie i tyle może. Tak sobie myślę, no nie da się chyba innych zmienić na siłę. To, co można robić, to inspirować, opowiadać o pewnych rzeczach, ale chyba nie żądać zmiany, nie na tym poziomie, nie w tej kwestii. Tutaj pan Maciej też właśnie w kontekście jeszcze łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku, z poważaniem brzmi zdecydowanie lepiej. Panie Macieju, zgoda właśnie w tej określonej korespondencji oficjalnej urzędowej. Są oczywiście sytuacje, w których na łącze pozdrowienia, na pozdrowienia możemy sobie pozwolić. E,
Pan Łukasz, co pan uważa o adresach z własną domeną, na przykład kontakt, małpa, nazwisko, imię.pl? Warto pana zdaniem taki stosować, czy lepiej zostać przy darmowych domenach? Panie Łukaszu, myślę, że jeśli chodzi o życie zawodowe kogoś, na przykład jeśli ktoś prowadzi jakąś działalność, to jeśli w nazwie pojawia się takie domeny, imię i nazwisko, to jak sądzimy, no chodzi tutaj o osoby, które uprawiają jakieś wolne zawody, czyli na przykład adwokat, może księgowy, może lekarz. Myślę, że to jest absolutnie profesjonalne, jeśli właśnie przedstawiciele takich zawodów mają adresy właśnie z nazwą domeny, którą jest imię i nazwisko, a nie na przykład nazwa jakiegoś powszechnego, ogólnego portalu. Także uważam, że to jest dobre absolutnie rozwiązanie. Zwróciłbym tutaj uwagę na coś innego. Widziałem takie maile, w których domena była imieniem i nazwiskiem właściciela, kogoś, kto no profesjonalisty, niezależnie od zawodu, dajmy na to jankowalski.pl, a ta pierwsza część maila to było imię i robił się z tego taki mail jan@jankowalski.pl. No to tu bym, myślę, zastanowił się nad tym, czy to dobre rozwiązanie. I można by lepiej zrobić kontakt@jankowalski.pl, biuro@jankowalski.pl w przypadku jakiejś firmy. Może tutaj by było lepiej pójść takim kierunkiem. Pan Rafał pyta o dzień dobry na początku wiadomości. O, ale tu jest, na pierwszą część pytania pana Rafała odpowiedzieliśmy, czy można zacząć wiadomość od dzień dobry. Ma swoich to zwolenników. Myślę, że państwo to dobrze ocenią. Jeśli zdecydują, że warto tak rozpoczynać maila, to dlaczego nie? Natomiast druga część tutaj pytania pana Rafała jest ciekawa. Zaczynamy od dzień dobry, nazywam się i tak dalej. Rzeczywiście są takie maile, proszę państwa, w których my się komuś przedstawiamy i teraz piszemy nawet szanowny panie, albo dzień dobry, nazywam się tak i tak, piszę w sprawie takiej i takiej. I tutaj, proszę państwa, znowu gdybyśmy szukali takiej większej elegancji w tego typu korespondencji, no to powiedziałbym tak, wiadomo, kto napisał taką wiadomość, ten ktoś jest podpisany na końcu. Więc nie przedstawiałbym się nigdy, nawet jeśli się w tym mailu musimy zaprezentować, imieniem i nazwiskiem na początku. Można by zrobić w ten sposób. Szanowny panie, proszę pozwolić, że na początku mojej wiadomości przedstawię się i napiszę kilka zdań o sobie. Zajmuję się tematyką savoir vivre, etykiety w biznesie, jestem autorem książek na ten temat, prowadzę szkolenia. Piszę do pana, ponieważ, prawda, czyli przedstawiłem się, ale imienia i nazwiska nie wymieniłem, ponieważ tym imieniem i nazwiskiem jestem i tak podpisany na koniec, więc żeby tego nie podwajać, nie dublować tej informacji, to zostawiłem ją na sam koniec. No proszę, pan Maciej tutaj pisze, na mojej uczelni wykładowcy na pierwszych zajęciach uczyli studentów, jak poprawnie pisać maile. Proszę państwa, ja właśnie dzisiaj, będąc w programie w TVN-ie, rozmawiałem z kimś właśnie na temat tego, czym się zajmuję. Ktoś zapytał, czy z tego się prowadzi zajęcia na uczelni. Ja na Uniwersytecie Jagiellońskim mam taki wykład na polonistyce, nazywa się savoir vivre, etykieta w biznesie i dress code. I muszę państwu powiedzieć, że absolutnie uważam, że warto o tym opowiadać, bo często mamy takie poczucie, że to są rzeczy, o których powinno się wiedzieć, no ale skąd się powinno wiedzieć, proszę państwa? No gdzieś trzeba o tym mówić, prawda? Nie zawsze w domach mamy możliwości, żeby sobie przekazać tę wiedzę, więc myślę, że uniwersytet dzisiaj to jest właściwe miejsce. Ja zresztą mam takie może marzenie zawodowe nawet, żeby ten temat przekazywania wiedzy na ten temat, na temat savoir vivre, to zagadnienie, o może tak powiedzmy, przekazywania wiedzy na ten temat jakoś zagospodarować tutaj również w systemie edukacji. Wielu serdeczności życzę. To tak się zastanawiam, czy wielu serdeczności, panie Danielu, czy wiele serdeczności, jeśli już serdeczności, niektórzy tak kończą, serdeczności, ale to korespondencja bardziej prywatna. Piszemy do kolegi, do znajomego, do koleżanki, przyjaciółki, to tutaj serdecznościami kogoś możemy obdarzyć. W życiu zawodowym myślę, że polegałbym na takich uniwersalnych formułach.
Tutaj nas pan Dominik chce rozbawić. Proszę państwa, przypomniało mi się, jak pewien wykładowca kończył maila: pozdrawia w dumie nieutulony. Dobry wieczór państwu. Kłaniam się kolejnym naszym gościom. Pan Mateusz jeszcze podpowiada na ekonomii. Są też takie przedmioty właśnie jak savoir vivre, etykieta w biznesie. Tak jest, to prawda. Dużo kierunków różnie to precyzuje, ale warto tak czy inaczej. Wracam do mojej listy, proszę państwa. Proszę państwa, czasem przesyłamy dalej komuś wiadomość, czyli jak mówią pracownicy korporacji, forwardni mi coś, czyli forwardujemy dalej te wiadomości, które otrzymujemy. I teraz tak, tutaj się trzeba zawsze zastanowić, proszę państwa, jeśli my od razu przesyłamy komuś czyjąś wiadomość, czy my możemy sobie na to pozwolić, czy my nie ujawniamy czyjejś korespondencji, czyichś danych. Jeśli chcemy przekazać część tej wiadomości na przykład, bo nie chcemy opisywać i robić streszczenia z tego, co przeczytaliśmy, no to ewentualnie wycinamy pewien fragment, który no, nie ujawnia jakichś spraw, których ta osoba, do której adresujemy, do której przekazujemy tę wiadomość, nie powinna ich poznać. Na to warto się uczulić, żeby w pędzie i w tym, jak szybko czasem musimy pewne rzeczy załatwiać, nie zawalić czegoś, mówiąc wprost. Poza tym czasem z rozpędu ktoś forwarduje wiadomość, która zawiera też historię korespondencji, ileś tam wiadomości wcześniej, nie tylko ten właściwy fragment, który się powinno. Tutaj warto też na to zwrócić uwagę i tego pilnować. Zaglądam na czat. Pisze Małgosia, jedną z form uważanych dziś za bardziej eleganckie jest forma wołacza, tak rzadko stosowana, stąd jeśli formy szanowny panie, droga Kasiu, wydają się zbyt wyszukane, zachęcam do prostych form wołacza w korespondencji i elegancja zostanie nadal zachowana. Tak jest to szczególnie w kontekście takich relacji z naszymi znajomymi, z przyjaciółmi, prawda? Gosiu, Małgosiu i tak dalej. Proszę państwa, tutaj pani Basia jeszcze pisze o tym, że Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim na taki przedmiot czeka. No to nic, tylko pisać petycję i sprawę załatwimy. Proszę państwa, co dalej? O, to jest temat, który dedykuję mojej koleżance. Mianowicie, proszę państwa, odpowiadanie na wiadomość skierowaną do więcej niż jednej osoby. Jeśli ktoś przysłał nam wiadomość i ta wiadomość ma w załączniku jeszcze kogoś, to prawdopodobnie, no, taka jest prawdopodobnie, na pewno taka jest intencja autora tej wiadomości, tego, kto ją wysłał. Tę sprawę ma śledzić na bieżąco, czy znać jeszcze ktoś. Ona jeszcze kogoś dotyczy. Więc jeśli odpowiadamy na taką wiadomość, to odpowiadamy do wszystkich. No, w każdym programie pocztowym jest guzik, prawda? Jeden, który wciskamy i ta wiadomość do wszystkich trafi. Więc tutaj warto o tym pamiętać, proszę państwa. Sam na tym się łapię z rozpędu. Bardzo często klika się tylko na odpowiedź i ta wiadomość trafia do adresata, do tego, od kogo wiadomość otrzymaliśmy, ale no, już nie dochodzi do tych wszystkich innych osób, więc tutaj warto też o tym pamiętać. Proszę państwa, pan Łukasz pyta już o Facebooka na tutaj na czacie, zaraz do tego tematu przejdziemy, póki co jeszcze na chwilę się zatrzymam przy mailach. Proszę państwa, jeśli wysyłamy załącznik komuś w wiadomości mailowej, to wtedy warto pamiętać o tym, żeby po pierwsze dodawać do wiadomości tylko takie załączniki, które
musimy mieć co do tego pewność. Nasz adresat będzie w stanie odczytać. To czyli takie podstawowe pliki doc, JPG, PDF, MP3, MP4 i tak dalej. Jeśli zapisujemy program, jeśli zapisujemy jakiś plik w programie jakimś specjalistycznym, o którym, co do którego możemy podejrzewać, że ktoś po drugiej stronie nie będzie go mógł odczytać, no to wtedy warto to zmienić albo upewnić się, że ten ktoś rzeczywiście jest w stanie ten nasz plik poprawnie odczytać. No to warto pamiętać i mówi się o tym, że jeśli plik ma więcej niż 10 megabajtów, to warto się też upewnić, czy ta druga strona będzie mogła przyjąć jakby tę wielkość pliku. Spotkałem się kiedyś z czymś takim, że w niektórych firmach programy pocztowe blokują przyjmowanie większych plików. I tutaj też jest a propos firm, szczególnie dużych korporacji, ciekawa historia, bo jeśli przesyła się komuś plik przy pomocy jakiegoś programu do przesyłania plików, takim popularnym programem jest na przykład WeTransfer, to też trzeba się zastanowić, czy tego typu korespondencję zawodową, szczególnie jeśli to są jakieś dane poufne, czy wysyłać po pierwsze przy użyciu takiego narzędzia. Być może warto zapytać kogoś, na przykład naszego klienta, czy to dobry pomysł, żeby wysłać taki plik i transferem, czy życzy sobie, żeby to zrobić inaczej. Być może taka firma ma swoje jakieś narzędzia do tego. I też trzeba pamiętać, że w nie każdej dużej firmie pracownicy mogą ściągać pliki z takich ogólnie dostępnych właśnie platform transferowych, jak WeTransfer właśnie. Więc tutaj w przypadku tego typu korespondencji warto się co do tego upewnić. I teraz, proszę Państwa, tak, emotki, czyli te słynne uśmieszki i tak dalej. W korespondencji oficjalnej nie będziemy takich znaków używać, chociaż no, każdy z nas ma tę taką potrzebę w sytuacji braku komunikacji niewerbalnej, żeby zaznaczyć, że się uśmiechamy po tej drugiej stronie, że jesteśmy sympatyczni, ale to jednak, proszę Państwa, do oficjalnej korespondencji nie pasuje. Nadmiar tych emot, ikonek, również w jakichś tam postach w internecie, jak mawiają niektórzy, infantylizuje te przekazy. Ja sam muszę powiedzieć Państwu, że trochę badam ten temat i w mediach społecznościowych zdarza mi się może nawet za dużo używać czasem tych emotek. I sam ostatnio w rozmowie ze specjalistką, która się zajmuje tematem mediów społecznościowych, zostałem tutaj poinstruowany o tym, żeby jednak tę liczbę ograniczyć, więc się z Państwem też tym dzielę. Proszę Państwa, wielkie litery w netykiecie to jest krzyk, czyli jeśli piszemy do kogoś maila albo piszemy na czacie i piszemy wielkimi literami, no to trochę tak jakbyśmy krzyczeli, jakbyśmy podnosili głos. Na to by też warto uważać. W mailu na przykład, jeśli chcemy podkreślić coś, no to możemy zawsze to wyboldować, prawda, czyli użyć tej pogrubionego fontu, albo możemy podkreślić coś i wtedy spełni to samo, będzie to miało taki sam efekt to da, a jednocześnie tego krzyku internetowego w tym nie będzie. Proszę Państwa, zaglądam na czat. Tutaj jeszcze a propos odpowiadania na maila, który został skierowany do więcej niż do jednej osoby. Pan Karol pisze, odpowiadamy tylko do adresata. I teraz tak jak tutaj jeszcze precyzuję, mają tylko wiedzieć, osoby dodane do wiadomości mają tylko wiedzieć, co się dzieje. Zgadzam się. Tutaj jeśli pan Karol ma na myśli, proszę Państwa, sytuację, czy to, z kim prowadzimy korespondencję. Rzeczywiście, z tym konkretną osobą, która do nas pisała. To znaczy nie musimy odzywać się w tym mailu do wszystkich, jeśli one rzeczywiście są w tym CC i do wszystkich adresować tej wiadomości. One jakby są tymi, które tak jak gdyby to były dokumenty, to mają też prawo zajrzeć do nich, więc korespondujemy tylko z tymi osobami. No chyba, że ten adresat znowu umieścił wszystkie te adresy w tym pasku do, zwrócił się też do wszystkich tych osób, jest jakaś ogólna sytuacja, no to wtedy też rozmawiamy i bierzemy pod uwagę tutaj wszystkie te osoby.
Pan Rafał tutaj jeszcze dopytuje, jak wygląda sprawa z pisaniem wiadomości do instytucji, na przykład do dziekanatu. No to jest ta sytuacja właśnie oficjalna, panie Rafale, więc tutaj szanowny panie, szanowna pani, szanowny panie dziekanie, szanowni państwo, z poważaniem, z wyrazem szacunku i z takiego naszego oficjalnego maila. A, bardzo ważną rzecz pan Mateusz tutaj, proszę państwa, podkreśla. Co do załącznika, dodałbym jeszcze, żeby nazwa nie była niechlujna, tylko poprawnie sformułowana, nazwana, na przykład umowa, a nie ciąg przypadkowych liczb i liter. To prawda, proszę państwa, warto o to dbać. No, tutaj byśmy mogli jeszcze dodać a propos takiej staranności, że i temat powinien być jak najlepiej sprecyzowany, tak żeby ktoś wiedział, o czym ten mail jest, żeby go mógł odnaleźć z łatwością, że nasza korespondencja powinna być też przejrzysta. Być może jedna sprawa, jeden paragraf, jeden akapit, powiedzmy, potem interlinia i drugi akapit, w którym opisujemy drugi temat. Jak najbardziej to rzeczy ważne i istotne. Jeśli, proszę państwa, odpowiadamy komuś na wiadomość i chcemy nanieść odpowiedzi na wiadomości kogoś, prawda, będzie nam łatwiej, że pod fragmentem czyjegoś listu zapisujemy swoją odpowiedź, to w tym mailu, który odsyłamy, warto znowu napisać: szanowny panie, odpowiadam na pańskiego maila, na treści wiadomości, którą otrzymałem, i swoje odpowiedzi zaznaczam kolorem niebieskim na przykład. I to wtedy nam ułatwi. Ale znowu, to jest taka sytuacja, proszę państwa, jak piszemy na czyimś mailu, raczej taka bardziej charakterystyczna dla mniej formalnych, moim zdaniem, relacji. Czyli kolega pisze z pracy do nas, to tak odpowiadamy. Gdyby dostać takiego maila od student, od profesora na przykład, u którego pisze pracę magisterską, od klienta, z którym zaczynamy relację, wtedy warto, bardziej elegancko by to było. Gdybyśmy jednak napisali taką pełną wiadomość: szanowny panie, odpowiadam na pańskie pytania po kolei, dwukropek, jeden, coś tam, dwa, coś tam i tak dalej. Tutaj byśmy też mogli o to rzeczywiście zadbać. Pan Grzegorz pyta, jeśli chodzi o zakończenie wiadomości mailowej, na przykład do wykładowcy, jaką kolejność zasugerowałby pan, panie Wojciechu? Mam tu na myśli numer grupy, kierunek studiów, rok studiów, studia dzienne, zaoczne. Proszę doprecyzować, panie Grzegorzu, jeszcze pańskie pytanie, czy to jest kolejność jakby podpisu pańskiego na koniec tej wiadomości, czy o to chodzi? Jakiej formy powitalnej używać, kiedy nie znamy płci odbiorcy, szanowni państwo? Tak jest, panie Macieju, szanowni państwo. W języku angielskim jest taka forma dear sir or madam, drogi panie lub pani. Pragmatycznie, ale u nas krócej i równie pragmatycznie, szanowni państwo. To jest, proszę państwa, też ciekawy wątek w kontekście tej dyskusji, która się toczy dzisiaj w Polsce na temat osób transpłciowych, prawda, czy niebinarnych. Jak tutaj zwracać się do takiej osoby w taki sposób, chcąc uszanować też taką osobę. Więc ta forma, szanowni państwo, być może jest jakąś odpowiedzią na ten czas, czy w tym momencie, kiedy jeszcze nie wiemy, kiedy się nie dowiedzieliśmy. No, w ogóle wątek na inny temat, proszę państwa, i na inne spotkanie, ale bardzo ciekawy, bardzo, bardzo aktualny i też taki, na którym powinno nam zależeć, żeby dobrze te sprawy zrozumieć i się z szacunkiem do nich odnieść. Proszę państwa, komentarze internetowe wszelakie. Wiemy, co się w internecie dzieje, jak wyglądają te komentarze. Znam, proszę państwa, historię dużych redakcji, które zdecydowały się zablokować komentarze pod artykułami, które były publikowane na stronach internetowych, dlatego że działy się tam rzeczy straszne i trudno było nad tym zapanować. I teraz tak, proszę państwa, czy da się znaleźć jakąś najkrótszą teorię może, albo radę, albo myśl o tym, jak taki komentarz internetowy pisać? No powiedziałbym tak, proszę państwa, w internecie piszmy to, co byśmy powiedzieli komuś na spotkaniu, w cztery oczy, na żywo. Warto by było pisać to, na co człowiek odważy się również właśnie
podczas takiego spotkania w cztery oczy. Ciekawą rzecz, proszę Państwa, przeczytałem, kiedy byłem ostatnio na krótkim wyjeździe na początku sierpnia, wziąłem dzienniki Gombrowicza, które jak Państwo widzą, no, sfatygowane są dosyć, się rozleciały, ale przeczytałem tutaj u Gombrowicza jedną rzecz, on pisał o krytykach literackich. Przeczytałem coś, co moim zdaniem pasuje idealnie do kwestii komentarzy internetowych. Jak wybrnąć, pyta Gombrowicz a propos pisania krytyki, odrzucić z wściekłością i dumą wszystkie sztuczne przewagi, jakie ci zapewnia twoja sytuacja, tak się do krytyka zwraca, gdyż krytyka literacka nie jest osądzaniem człowieka przez człowieka, któż dał ci takie prawo, lecz starciem dwóch osobowości na absolutnie równych prawach. To jest gdzieś tu asertywność dźwięczy, proszę Państwa. Jeszcze wtedy może tak nie nazywana w czasach Gombrowicza, bo asertywność to, tak jak mówiliśmy, to jest ta postawa, w której ja wychodzę z założenia, że ja jestem okej i ta druga strona komunikacji też jest okej. I teraz dalej, proszę Państwa, przeczytajmy. Wobec czego, pisze Gombrowicz, nie sądź, opisuj tylko twoje reakcje. Nigdy nie pisz o autorze ani o dziele, tylko o sobie w konfrontacji z dziełem albo z autorem. O sobie wolno ci pisać. No i to, coś w tym jest ciekawego, proszę Państwa, tak sobie myślę. Więc, ale to jest w ogóle chyba taka rada też na wszelkie dyskusje czy spory, które się toczy. Co Gombrowicz, nie mówmy o kimś, nie oceniajmy kogoś, tylko mówmy o to, co na przykład czyjeś zachowanie, to, co ktoś zrobił na przykład, wywołuje w nas, jakie w nas rodzi emocje, o sobie możemy pisać. No i to jest być może jakaś taka najkrótsza recepta, tak sobie pomyślałem na to, jak powinny te internetowe komentarze wyglądać. Ja więcej Państwu chyba na ten temat nie będę mówić, bo Państwo przecież doskonale o tym wiedzą. Proszę Państwa, dochodzimy do Facebooka, więc tutaj wracam na chwilę w komentarzach do pytania pana Łukasza. Mam pytanie dotyczące trochę innych obszarów netykiety. Czy istnieje jakaś zasada dotycząca tego, kto kogo zaprasza do grona znajomych na Facebooku i podobnych portalach? Mam tu na myśli zasadę podobną do podawania dłoni. No i rzeczywiście pan Łukasz, proszę Państwa, już odpowiedział na to pytanie. Mianowicie uważam, że na Facebooku istnieje też pewna precedencja, jeśli chodzi o zapraszanie. A zatem powiedzielibyśmy, że w sytuacji prywatnej paniom oddamy pierwszeństwo w zapraszaniu kogoś do znajomych, starszym takie pierwszeństwo oddamy. A w sytuacjach zawodowych, jeśli już mielibyśmy się do znajomych zapraszać, no to na przykład klientowi pozwolimy się zaprosić. Chociaż tu już w ogóle jest, proszę Państwa, pytanie, czy Facebook to jest ten portal do utrzymywania takiej relacji? Raczej nie. Ale na LinkedInie na przykład. LinkedIn to jest taki Facebook zawodowy. Ten klient, prawda, zaprosiłby nie wiem, swojego podwykonawcę albo przełożony pracownika. Tak by to się mogło odbywać w zgodzie ze sztuką, powiedzielibyśmy. I teraz często, proszę Państwa, powodem takich kontrowersji jest to, że jak się mówi, że to kobieta ma prawo zaprosić na Facebooku jako pierwsza. My myślimy takimi kategoriami, że to mężczyzna ma wykonać ten ruch, prawda, wobec kobiety. To ona ma zostać zaproszona. Ale proszę się zastanowić nad tym chwilę. Jeśli Facebook to jest grono naszych znajomych, jeśli Facebook to jest taki portal, na którym my coś o sobie ujawniamy, nasze zdjęcia, jakieś przemyślenia czasem tam wypisujemy, no to kto kogo wpuszcza do grona znajomych? Kto tutaj odsłania w pewnym sensie swój świat? No, ten, który odsłania, ten ma prawo moim zdaniem do tego, żeby kogoś do tego świata zaprosić. Więc jeśli się na przykład kobieta z mężczyzną poznaje w życiu i decyduje, że to jest ktoś, no,
godny tego, żeby tę znajomość kontynuować, no to tak jak go zaprosi, nie wiem, do swojego mieszkania, tak go zaprosi do tych znajomych na Facebooku. Można by oczywiście powiedzieć, i tak niektórzy mówią, że przecież wystarczy odrzucić takie zaproszenie albo nie przyjmować, no ale to już jest jakieś takie konfrontacyjne, to odrzucanie tych zaproszeń, prawda, czy udawanie, że się nie dostało, chociaż to czasem jedyna strategia w takiej kłopotliwej sytuacji. Natomiast tak bym to powiedział. To dobre pytanie, panie Łukaszu. Pani Aleksandra tutaj pyta o świetną rzecz. Czy wypada pisać do kogoś na Messengerze po 22? Dzwonić nie wypada, ale dzisiaj Messenger jest pomiędzy telefonem a e-mailem. No i teraz tak, ciekawa rzecz rzeczywiście, bo od razu uruchomiłem kontekst zawodowy, a teraz sobie pomyślałem, że pytanie raczej dotyczy kontekstu życia prywatnego. Rzeczywiście Messenger to jest... jak każde medium, w którym używamy tekstu, coś, co taką wiadomość możemy odczytać w dowolnym momencie. To nie jest tak jak telefon, że dzwoni, prawda, i kogoś z tego snu wyrywa, chociaż i w telefonie można wyciszyć dzwonek. Więc powiedzmy, że ryzyko jest mniejsze, że tutaj komuś będziemy przeszkadzać bardzo wieczorem, jeśli do niego taką wiadomość napiszemy po 22. Natomiast bym się odwołał przede wszystkim do takich zasad, jakie często się porusza w kontekście telefonów. Jest rzeczywiście ta zasada, która mówi o tym, że w kontaktach zawodowych dzwonimy w godzinach urzędowania, w życiu prywatnym, tam powiedzmy do 22, albo nawet później, jeśli się z kimś tak umówimy. No i tutaj podobnie można powiedzieć, jeśli się z kimś umawiamy i mamy takie relacje, że możemy pisać później, to czemu nie? Jeśli to jest relacja jakoś tam bardziej zdystansowana, jeśli mamy wśród znajomych naszego właśnie klienta, może przełożonego, wtedy bym tego nie robił na pewno. Ale tu przy tym pytaniu pani Aleksandry, proszę Państwa, powiedziałbym o czymś jeszcze, to znaczy nie załatwiajmy spraw zawodowych posługując się czyimś prywatnym kontem, prawda, czy pisząc do kogoś na prywatne konto. Czyli jeśli mamy klienta na przykład albo współpracujemy z kimś zawodowo, posługujmy się tymi mediami klasycznymi. Znowu, myślimy tutaj o tych relacjach, szczególnie z tej początkowej fazy naszej znajomości, albo o tych relacjach, które nie przeszły w taką, które nie spowodowały skrócenia tego dystansu, o, może tak bym powiedział. Warto by się na to też uczulić. Sprawy zawodowe, szczególnie jak się z kimś nie znamy, kanałem oficjalnym, sprawy prywatne kanałami prywatnymi. Mnie się, proszę Państwa, to zdarzyło kilka razy, że dostawałem na Messengera propozycję współpracy i teraz program automatycznie kierował taką wiadomość od osoby, której nie miałem wśród znajomych, no, do skrzynki inne, jakimś cudem mi się to nie wyświetlało, no i na przykład odkrywałem taką wiadomość po miesiącu, po trzech miesiącach, po pół roku, kiedy taka propozycja już na przykład traciła aktualność. Więc i to jest jakiś powód, żeby nie pisać, ale też, proszę Państwa, jakoś no, szacunek do czasu swojego i do tych relacji. Odwróciłbym też to pytanie, czy odpisywać na taką wiadomość, którą dostajemy po 22. No, myślę, że tutaj możemy sobie jakieś granice takie własne założyć i konsekwentnie się tego trzymać. Jakaś godzina to już czas dla nas i po tej godzinie tego nie odpowiadamy na taką wiadomość i tyle. Ale wtedy rzeczywiście warto by nie odpowiadać, bo jednak ten Messenger nas zdradza. Nie? To czytamy wiadomość, to już ktoś widzi, że wiadomość odczytana, a tu ktoś nie odpisuje i się niecierpliwi. No to takie rzeczy, proszę Państwa, do poukładania chyba tak globalnie w naszym życiu, bo teraz żyjemy w ostatnich latach szalenie szybko i wydaje nam się, że szybko trzeba reagować na wszystkie kwestie.
Kolejna kwestia, proszę Państwa, to jest oznaczanie osób na Facebooku na przykład, czy na Instagramie. Ja bym zawsze pytał, czy można to robić, a szczególnie, proszę Państwa, jeśli prezentujemy zdjęcia, które przedstawiają no, kogoś w jakiejś sytuacji prywatnej. Na przykład to jest zdjęcie z jakiegoś przyjęcia. Teraz my dajemy takie zdjęcie na naszym Facebooku albo na naszym Instagramie, tam na stole impreza, jedzenie, alkohol i tak dalej, i tutaj siedzą nasi znajomi, my ich wszystkich oznaczamy. No to pierwsza, proszę Państwa, jest taka kwestia i nie ma co tu, tak sobie myślę, bo znam takie komentarze niektórych, a co tu jesteś taki sztywny, albo korona ci z głowy nie spadnie. No, proszę Państwa, niektórzy tak profesjonalizm postrzegają, że nie chcą, żeby ich ktoś tam oglądał w sytuacjach prywatnych, prawda? Na przykład w kontekście takiej imprezy. Więc po pierwsze trzeba się zastanawiać, czy takie dane zdjęcie należy opublikować na przykład na Facebooku czy na Instagramie. Po drugie, czy rzeczywiście w każdym przypadku można kogoś oznaczyć na tym zdjęciu. Ja, proszę Państwa, bym o to zawsze pytał, czy można to zrobić, czy nie będzie komuś to przeszkadzać. Myślę, że to będzie i eleganckie, i fair wobec takiej osoby. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawa historia. Jeśli chcemy polecić na przykład naszego znajomego, bo ktoś na przykład szuka fotografa albo kogoś innego. My chcemy polecić naszego znajomego, bo wiemy, że się tym zajmuje, to jeśli ten nasz znajomy ma na przykład fanpage, mówimy tutaj o sytuacji facebookowej, używamy Facebooka, to warto by, proszę Państwa, oznaczyć właśnie fanpage, czyli ten oficjalny kanał tego naszego znajomego, a nie na przykład jego prywatne konto. Jeśli jest na to szansa, tutaj warto też o tym pomyśleć i o tym pamiętać. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że zawsze miałem wątpliwości co do tego, co do oznaczania siebie w jakimś tam konkretnym miejscu, a szczególnie w takich miejscach typu, nie wiem, jakieś drogie restauracje i tak dalej. Co to ma dać, tak sobie myślę, prawda? Czy to jest jakby taka, albo kiedyś widziałem, ktoś się oznaczył, czy jakoś tam zaznaczył, że jest w pierwszej klasie w pociągu, prawda? Czujemy wszyscy, co się tym chce powiedzieć. No i to tak jak już mówiliśmy kiedyś o noszeniu wielkich logotypów na ubrania, prawda? Po co krzyczeć, ile mam pieniędzy i ile na to wydałem. Proszę Państwa, dalej to a propos tych zdjęć, o których mówiliśmy, czasem się ktoś wkleja komuś coś na ścianę, czyli na walla, prawda, na Facebooku. Znowu, zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy to, co chcemy napisać, czy ten komentarz, który dajemy na przykład pod czyimś wpisem, czy on nie ujawnia czegoś publicznie, o czym ta osoba niekoniecznie chciałaby mówić. Tu warto się na te, proszę Państwa, sprawy takie prywatne uwrażliwić, bo wydawałoby się, że niby korespondujemy w gronie znajomych, no ale jednak wiele innych osób często ma do tego dostęp. Wysyłanie zawodowych wiadomości na prywatne media, to już omówiony temat. Proszę Państwa, media społecznościowe spowodowały też jakąś zmianę, o której tutaj rozmawialiśmy już, zmianę dotyczącą komunikacji i mówienia na ty. Ja jest coś takiego, proszę Państwa, tak sobie ostatnio to próbowałem w głowie poukładać, jak takie ty internetowe. No, myślę, że to jest coś, co, muszę Państwu powiedzieć, jakoś się do tego przekonuje, do takiego marketingowego ty, które nam ma pewne sprawy ułatwiać. To, że się przekonuje, czy jakby rozumiem, że tego nie zmienimy, to jest inna sprawa niż to, że pomimo tego, że mamy takie ty marketingowe, uważam, że wciąż w tej korespondencji oficjalnej i tak dalej, w tych naszych spotkaniach na żywo powinniśmy odwoływać się do tych dawnych form i zaczynać te nasze relacje w tych oficjalnych sytuacjach od pana, pani, a nie od mówienia sobie po imieniu. No to może dzisiaj warto by o tym, proszę Państwa, jedynie mówić, jeśli się jest nauczycielem na przykład, albo rodzicem i się rozmawia z kimś, z dziećmi na przykład, czy z uczniami, to warto by na to uwrażliwiać inne, żeby to umiejętnie rozróżniać. To ty marketingowe, kiedy na przykład w jakichś materiałach marketingowych na stronie ktoś pisze jakąś instrukcję i pisze zaloguj się, kliknij, włącz i tak dalej, użyj, a czymś innym jest ta korespondencja, która jednak wymaga tej odpowiedniej formy. Tak sobie myślę, że tak sobie ostatnio o tym myślałem i chyba tyle bym Państwu też na ten temat powiedział.
Jeszcze mam taki jeden punkt, proszę Państwa, o forach i grupach na Facebooku. To są zazwyczaj takie miejsca, które mają swoje regulaminy i rządzą się swoimi zasadami, gdzie dyskusje prowadzi się merytorycznie i zwraca się uwagę między innymi na to, żeby nie robić takiej nachalnej reklamy samego siebie, jeśli się na przykład jest profesjonalistą w danej dziedzinie. To jest w ogóle rzecz, o której warto też pamiętać, żeby tutaj ta nasza autopromocja czy autoreklama, no bo siłą rzeczy nikt z nas nie jest, czy większość z nas to nie żyje tak jak arystokraci z dawnych wieków, którzy się zajmują czymś innym, bo mają pełną wolność finansową. Też przecież jesteśmy ludźmi, którzy pracują zawodowo i muszą myśleć tutaj również o tym, jak co tu dużo mówić, się sprzedać, no ale czy sprzedać swoje usługi, ale tutaj też można zrobić to z klasą i bez klasy, więc o tym by warto myśleć. Może a propos etykiety powiedziałbym o czymś jeszcze. Jeśli ktoś prowadzi grupę na Facebooku albo fanpage, to warto sporządzić regulamin, który precyzuje, na jakie zachowania nie ma miejsca i jakie aktywności innych osób będą z góry skutkowały tym, że ktoś zostanie na przykład usunięty z takiej grupy, wyrzucony i tak dalej. I myślę, że to bardzo do tego warto bardzo konsekwentnie podchodzić. Jeśli ktoś jest atakujący, agresywny w komentarzach, na przykład przeklina, czy tam narusza jakieś zasady życia społecznego, usuwać absolutnie i tyle. Ale to trzeba by uczciwie o tym powiedzieć. Usuwać taki komentarz, usuwać taką osobę z grupy. No musimy się szanować, bo jeśli tego nie będziemy robić, no to będziemy stać w miejscu i cały czas dyskutować, że tak nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie będziemy się posuwać naprzód, bo ktoś nam będzie wiecznie przeszkadzać. O, pan Karol pisze o ciekawej rzeczy. Czasem oznaczanie kogoś na Facebooku może być nielegalne, bo jego, jej wizerunek jest chroniony. Ciekawa rzecz, panie Karolu. Potrafię sobie to wyobrazić, ale nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem. O tak, pani Ola pisze, chyba te drogie restauracje to kwestia względna. Dla niektórych normalna restauracja to McDonald's, dla innych Bristol. Proszę Państwa, jeśli innych pytań już Państwo, czy kwestii, czy komentarzy nie mają a propos etykiety, to możemy przejść do sprawy kapeluszy, drugiej sprawy, która nas obchodzi dzisiaj. Proszę Państwa, jak się zastanawiam nad tymi kapeluszami, to doszedłem do takiej myśli, że dzisiaj ten kapelusz funkcjonuje jako taka część kreacji, co było kiedyś charakterystyczne dla strojów kobiecych, prawda? W stroju kobiecym do dzisiaj ma jakieś odzwierciedlenie w zasadach, które w przypadku pań nie nakładają na panie tylu, powiedzmy, obowiązków ściągania tego kapelusza, ile na panów. No, nie nakładają ich, bo traktowały kapelusz jako część właśnie całej kreacji. Dzisiaj, kiedy siedzę, proszę Państwa, w kawiarni, w klubie, u znajomych i widzę panów, którzy mają czapki sportowe, czyli bejsbolówki na głowie, to się zastanawiam właśnie, skąd to się bierze. No jasne, można powiedzieć, bo nikt im nie opowiedział o zasadzie, jaka obowiązuje, ale tak sobie pomyślałem, no chyba dzisiaj traktuje się to jako część całej kreacji, całego stroju. No, trudno się dziwić, bo jeśli ktoś obserwuje media społecznościowe, czy słucha porad stylistów, którzy właśnie opowiadają o stylu w znaczeniu tego, jak kształtować swój właśnie strój całościowo, swój wizerunek, no to do takich myśli mogą dochodzić. No ale jednak klasycznie to nakrycie głowy, oprócz tego, że miało taki wymiar pragmatyczny, to znaczy chroniło przed zimnym, a kiedyś jeszcze, proszę Państwa, w dawnych czasach przed kurzem. Chodziło, noszono kapelusze również z tego powodu, żeby się nie zakurzyły włosy, żeby ich nie trzeba było tak często myć. Gdzieś tam przeczytałem w jakiejś książce o tym, że również był tego taki powód.
Generalna zasada, proszę Państwa, niech będzie taka, że kapelusz zdejmujemy wszędzie tam, gdzie mamy wątpliwości, czy to zrobić. To głównie zasada dotycząca panów. I teraz tak, jeśli chodzi o czapki sportowe, czyli te bejsbolówki, to czy panowie, czy panie w przypadku spotkań z innymi, pobytu w restauracji, obecności w czyimś domu na przyjęciu jedzenia, obiadu przy stole, zdejmujemy taką czapkę. W przypadku nakryć głowy takich o charakterze modowym, które właśnie są częścią kreacji w przypadku pań, no to w zasadzie nie ma sytuacji, w której istnieje obowiązek ściągania takiego kapeluszu. Kiedyś czytałem o tym, że do jedzenia obiadu powinno się taki kapelusz ściągnąć, ale to też nie wszystkie źródła o tym mówią w ten sposób. W jakimś poradniku czytałem o tym, żeby takiego kapelusza nie mieć na głowie w pracy na przykład, czyli w pracy, żeby taki kapelusz będący częścią całej kreacji zdjąć. Ale generalnie paniom takich zasad, takich wymogów zasady savoir vivre nie stawiają. Natomiast jeśli chodzi o panów, no to tak jak mówimy, mamy wątpliwości, nie wiemy, czy mieć kapelusz na głowie, zdejmujemy. A gdzie go zdejmować? Po pierwsze, proszę Państwa, jak idziemy w kapeluszu ulicą i teraz mijamy kogoś na przykład po drugiej stronie ulicy, chcemy się ukłonić, powiedzieć dzień dobry, no to można dotknąć daszka, ronda kapelusza, daszek to w czapce, w kapeluszu rondo, czyli ronda dotykamy, można podnieść kapelusz delikatnie, uchylić go. I tutaj się mówi o tym, żeby zrobić to, proszę Państwa, zawsze w taki sposób, żeby ta osoba po drugiej stronie miała szansę zobaczyć naszą twarz, czyli jeśli idę ulicą i widzę kogoś po lewej stronie, idzie chodnikiem, no to prawa ręka, prawda, bo wtedy lewa strona twarzy jest widoczna dla tego kogoś, czyli ten ktoś może nas rozpoznać w ten sposób. Więc tutaj nawet się o takich gdzieś drobnych elementach tego gestu mówi. Proszę Państwa, więc tak, witając się, mówiąc dzień dobry, kłaniając się komuś, dotykamy ronda, podnosimy i tyle, natomiast jak się zatrzymujemy już i podajemy komuś dłoń, to warto kapelusz zdjąć, czyli lewą ręką zdejmujemy kapelusz i prawą dłoń podajemy komuś. Jeśli kontynuujemy tę rozmowę z kimś, stoimy sobie i rozmawiamy dalej, można kapelusz z powrotem na głowę założyć, czyli stojąc z kimś, rozmawiając, po tym jak już go zdejmiemy na powitanie, nie musimy dalej go trzymać w ręku, możemy mieć go na głowie. Proszę Państwa, cmentarze, świątynie, miejsca sakralne, no to są te wszystkie lokalizacje, gdzie kapelusz się zdejmuje podczas jakichś obrzędów religijnych. Przy czym do synagogi w kapeluszu można by wejść, do synagogi wchodzimy w kapeluszu. To jest ta różnica, proszę Państwa, też mówiliśmy kiedyś chyba już na tym kanale o tym, jak rozumiemy nakrycie głowy w kontekście oddawania szacunku. W naszej kulturze, w kulturze zachodniej jest tak, że zdjęcie kapelusza jest tą oznaką szacunku. Z kolei w judaizmie nakrycie głowy jest elementem szacunku, prawda? Nakrywa się głowę właśnie w świątyni. Proszę Państwa, gdy wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, restauracja, filharmonia, ogródek kawiarniany, tam zdejmujemy kapelusz. Gdy grają hymn państwowy, zdejmuje się kapelusz. Na pogrzebie albo gdy przychodzi pogrzeb, to też znamy ten gest najczęściej dzisiaj z filmów, prawda, że ktoś, kto stoi na przykład ulicą, przechodzi ten pogrzeb, zdejmuje ten kapelusz, nawet jak nie zna tego, kto zmarł. Ale piękny gest chyba, tak mi się wydaje, wciąż w którym szacunek w ten sposób oddajemy. W autobusie czy w tramwaju, kiedy wchodzimy na przykład zimą do takiego pomieszczenia, nie trzeba kapelusza zdejmować, ale już na przykład w pociągu takim dalekobieżnym to jak najbardziej. Proszę Państwa, co jeszcze tutaj ciekawego Państwu powiedzieć? Jak się trzyma kapelusz w ręku, to warto zwrócić uwagę na taką drobnostkę, żeby ta główka kapelusza była skierowana na zewnątrz, czyli żeby nie trzymać wnętrzem skierowanym w czyjąś stronę, bo ujawniamy markę tego kapelusza. Więc tutaj w poradnikach do savoir vivre znowu się zwraca uwagę na taki elegancki szczegół, nie ujawniaj tej marki, prawda, tego kapelusza, bo to może, nie wiem, żeby nie zawstydzić kogoś, że się tyle pieniędzy na taki kapelusz wydało.
Są kapelusze, proszę Państwa, z miękkim rondem i z twardym rondem. Uchylając takiego kapelusza w przypadku miękkiego ronda łapie się za główkę, w przypadku twardego za rondo. Melonik jest na przykład takim kapeluszem, który ma twarde rondo, no ale dzisiaj w meloniku to się już chyba nie chodzi. Proszę Państwa, pani Amanda na moim fanpage'u zada bardzo ciekawe pytanie i dziękuję za nie, bo ja o tym wątku zapomniałem, a on jest niezwykle ważny. Skoro będziemy przy temacie kapeluszy, może toczki wieczorowe, pisze pani Amanda, chyba tak się to nazywa, te malutkie, często na opasce do włosów z motywem róży bądź innej rośliny i podobne. Proszę Państwa, więc jeśli chodzi o kapelusze pań, to w wielu poradnikach spotkałem się z taką informacją, że kapelusze nosi się tylko do godziny 18, 17-18, czyli do strojów dziennych, drogie panie. W strojach wieczorowych okazuje się, nie nosi się kapeluszy ani wieczorem, tych takich będących częścią kreacji. I ten toczek, no to jest też element, jak rozumiem, tego stroju wizytowego, dziennego właśnie. Mówię o stroju wizytowym, proszę Państwa, bo no to jest między innymi ten strój, w którym, jak sobie Państwo teraz przypomną, śluby księcia Williama czy Harego. Mówię Harego, bo on już chce być Harym tylko, to tam na tych ślubach właśnie panie miały nakrycia głowy. I teraz są bardzo ciekawe rzeczy, zatrzymajmy się na chwilę przy tej brytyjskiej rodzinie królewskiej, bo podobno jak był ślub księcia Harego, to goście dostali zaproszenie, w których była informacja o stroju day dress with hats, czyli strój dzienny z kapeluszami. Niektórzy dopatrują się, kiedyś tam coś takiego czytałem, dopatrują się pewnej komentarza do sytuacji, która miała miejsce na ślubie księcia Williama, mianowicie pewna dama miała na głowie zamiast kapelusza jakieś kamienie szlachetne i wiemy, kiedyś mówiliśmy tutaj, to co błyszczące rezerwujemy na wieczór, nie na dzień. A z kolei, jak książę William razem ze swoją żoną byli w Polsce, to było chyba 2 albo 3 lata temu, i brytyjska ambasada wydała w Warszawie przyjęcie, to goście otrzymali zaproszenie, mogą Państwo to zaproszenie znaleźć w Google'ach, zaproszenie, w którym było napisane strój dzienny, ale w nawiasie pisało no hats, czyli bez kapeluszy, bo wydarzenie się odbywało po godzinie 18. I muszę Państwu powiedzieć, że nawet dzisiaj, przed tym naszym spotkaniem, wpisałem w Google'ach i w grafice sobie, przeglądałem zdjęcia z księżnej Kate w strojach wieczorowych i księżnej Diany w strojach wieczorowych, a później jeszcze zdjęcia z przyjęcia w pałacu Buckingham. Tam, proszę Państwa, nikt nie jest w nakryciu głowy tego typu. Jeśli już to się jakiś diadem pojawia, oczywiście u pewnych pań, ale nie ma tych nakryć głowy w strojach wieczorowych. I tu o tym by warto też pamiętać, że ten kapelusz w przypadku pań to jest element stroju dziennego, a nie stroju wieczorowego. Teraz tak sobie pomyślałem, ja mam znajomą, która przygotowuje kapelusze i pracowała przez długi czas w Wielkiej Brytanii, miała tam bardzo zacnych klientów, albo klientki w zasadzie. I tak sobie pomyślałem, zrobię kiedyś z nią tutaj rozmowę na kanale na YouTubie i podpytam o wszystkie szczegóły związane właśnie z kapeluszami. Proszę Państwa, to tyle w temacie kapeluszy. Zaglądam tutaj teraz na Państwa komentarze. Pan Karol pisze, kapelusz jest jak garnitur, każdy może nosić, ale nie każdy powinien, nie na każdym dobrze wygląda. Niektórzy mawiają, że do kapelusza trzeba mieć twarz. No i puenta by była tego taka, że nie każdy być może do takiego kapelusza rzeczywiście dojrzewa, trzeba to ocenić samemu. Może dopytać życzliwych sobie ludzi z otoczenia, jak w takim kapeluszu wyglądamy i zdecydować, czy nosić, czy nie nosić. Proszę Państwa,
Pan Łukasz. Czy jest jakiś cenzus wieku, pozycji społecznej, który warunkowałby prawo, oczywiście względne do noszenia kapelusza? Mam wrażenie, że w przypadku osoby młodej i wciąż uczącej się noszenie kapelusza mogłoby być odebrane jako pretensjonalne. Co pan o tym uważa? Panie Łukaszu, no rzeczywiście jest, czujemy coś takiego, prawda, że ten kapelusz no czegoś wymaga, prawda, że jakiś musi być przyjść taki czas. Ja zresztą przyznam się państwu, że sam pamiętam do dzisiaj ten pierwszy dzień, kiedy w kapeluszu szedłem po Krakowie i miałem takie wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą, że to musi strasznie dziwacznie wyglądać. No jest jakiś przełom w życiu mężczyzny, prawda, jak zaczyna nosić kapelusz. Powiedziałbym chyba tak, no trzeba to wyczuć. I powiem tak, dzisiaj chyba z pewną pomocą przychodzi wszystkim młodym mężczyznom to, że kapelusz wraca trochę jako takie modne nakrycie głowy. Nosi się go no troszkę na zasadzie pewnej przekory, bo się ten kapelusz dopasowuje do różnych takich bardzo casualowych, powiedzielibyśmy, codziennych strojów, jeansów i tak dalej. Więc myślę, trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku. To myślę, może pomagać. Trzeba próbować. Trzeba przede wszystkim odpowiadać sobie na pytanie i odkrywać, czy jakby potrafimy ten ciężar unieść. Prawda? Noszenie kapelusza. Przeczytam państwu ciekawy fragment. Właśnie dlatego otwierałem tę książkę. Gentleman Adama Granville'a, znana nam książka. I właśnie. If you want to get ahead, get a hat, powiadają Anglicy. Do kapelusza trzeba dorosnąć. Założenie kapelusza, podobnie jak pierwsze golenie, jest inicjacją, objęciem rewiru, gdyż nawet miękka fedora nie jest wolna od symboliki. Kiedy nadchodzi ta pora? Trudno powiedzieć. Często wiąże się to z osiągnięciem pewnej pozycji społecznej. Przede wszystkim chodzi jednak o przemianę wewnętrzną, rozwinięcie skrzydeł. Zewnętrznym objawem tej przemiany jest zmieniony wyraz twarzy, tak zwana twarz do kapelusza. Tak tutaj autor tej książki pisze. Proszę państwa, co tutaj jeszcze w komentarzach państwa? Pan Mateusz, trochę z innej beczki, ale ciekawe pytanie. Panie Wojciechu, czy na prywatnym spotkaniu w towarzystwie, gdy wiemy, że ktoś wykonuje jakiś zawód, można się zapytać, jaką uczelnię skończył i na przykład gdzie odbywał praktykę, a czy gdy chcemy na gruncie zawodowym rozpocząć z kimś współpracę, na przykład adwokat, można pytać, jak wyglądała jego edukacja. Panie Mateuszu, ciekawa sytuacja. Tu trochę przypomina mi takie zagadnienia, które porusza się w poradnikach do savoir vivre, mianowicie, czy pytać specjalistę o radę właśnie w czasie takiego przyjęcia. No więc mówi się nie, dlatego że na przyjęciu, każdy jest na przyjęciu, a nie w pracy. Jeśli się chcemy z kimś umówić na rozmowę o sprawach zawodowych, to się umawiamy do gabinetu. Oczywiście wiemy, że często w życiu to wygląda inaczej. I teraz to pańskie pytanie. Ja sobie myślę tak, że trzeba by to wyczuć, bo czasem w towarzystwie, jeśli się pojawi taki wątek, jeśli pan zapyta kogoś o coś takiego, no to wręcz może się to okazać dla wszystkich ciekawym wątkiem w rozmowie przez pewien czas. Ten ktoś zapytany może się poczuć doceniony, że zainteresował się pan pewnymi sprawami. No i w tym sensie być może warto by zadawać to pytanie na takiej zasadzie właśnie towarzyskiej, czyli poruszenia ciekawego tematu, zainteresowania drugą osobą i tak dalej. Uważać wtedy na to, czy tutaj za bardzo nie przekierowujemy tej rozmowy na spotkaniu towarzyskim na sprawy zawodowe. Druga kwestia, czy to jest interesujące tylko dla nas, czy dla innych też, czy inni się nie nudzą, wyczuwać jakby te kwestie. Jeśli widzimy, że ktoś odpowiada zdawkowo, nie chce kontynuować tematu, że inni się zaczynają tym tematem nudzić, no to wtedy by takiej dyskusji kontynuować nie należało. Lepiej może na takim spotkaniu towarzyskim byłoby zapytać kogoś o takie rzeczy na osobności. I jeśli będziemy czuli, że ktoś bardzo życzliwie odpowiada na nasze pytanie, że czuje tę sytuację, że jesteśmy kimś na początku drogi zawodowej, kto chce się poradzić, dowiedzieć, może ten ktoś zaproponuje nam spotkanie zupełnie osobne, na którym chętnie opowie o tym więcej. Tak bym te sprawy rozwiązywał, tak bym do tego podszedł.
Pan Dominik pisze, czy chciałby pan, aby powróciła moda na kapelusze wśród polityków? Dawniej choćby cylinder był znakiem rozpoznawalnym wielu burmistrzów. Panie Dominiku, bardzo bym chciał, żeby powróciła ta moda na kapelusze, chociażby z tego powodu, że no, jak wygląda polityk w czapce albo w kaszkiecie, prawda, na takim oficjalnym spotkaniu? Czyli wyobrażamy sobie na przykład prezydenta, który jest na jakimś oficjalnie pełni swoje funkcje, swoje zadania, prawda, jest na przykład zima, gdzieś tam się przemieszcza, bierze udział w jakichś uroczystościach i teraz ma na głowie na przykład do płaszcza kaszkiet albo czapkę. No to brakuje nam tu czegoś, prawda, w tym wszystkim, albo już jest o jeden element za dużo. Więc myślę, że ten kapelusz dobrze by wyglądał, ale raczej bym się tutaj doszukiwał takiej no, ogólnej elegancji chyba. Tego bym szukał, do równania w górę, do takich wzorów właśnie eleganckiego stroju, bardziej niż jakiegoś takiego zewnętrznego wyrazu może, tak, że ten kapelusz miałby pokazywać czyjeś stanowisko. I teraz, proszę Państwa, tak, Pan Łukasz pyta, czy te zasady uchylania tej czapki dotyczą również miękkich nakryć głowy, takich jak na przykład berety czy wełniane czapki. Kiedyś spotkałem się z takim wyjaśnieniem, czy z taką radą, że w przypadku noszenia czapek właśnie wełnianych nie. Nigdy nie spotkałem się z informacją na temat beretów. Ale tak teraz musielibyśmy się zastanowić nawet nad, proszę Państwa, powstańcami na przykład warszawskimi, którzy ten beret tam jest elementem stroju, prawda? Chociaż znowu wojskowych też nie obowiązują te zasady w ten sposób. Muszę tego poszukać jeszcze, żeby się upewnić co do tego. Myślę, że takie osoby, że osoby, które noszą beret, natomiast na pewno w miejscach kultu religijnego, czy wchodząc do kogoś do domu będą taki beret zdejmować, czy w momencie kłaniania się komuś na ulicy ściągną taki beret, tego nie wiem, ale może w sytuacji, w której podajemy komuś rękę, warto by to zrobić. Natomiast spotkałem się rzeczywiście z zasadą, to chyba nawet na blogu pana Stanisława Krajskiego o tym przeczytałem, że w przypadku takich miękkich czapek wełnianych, tych popularnych, nie trzeba ich zdejmować, kiedy się z kimś wita czy kłania. Znowu, moglibyśmy się odwołać do tej ogólnej zasady, że jak nie wiemy, to lepiej ściągnąć nakrycie głowy. O, Paulina przychodzi mi tutaj w sukurs z pomocą, bardzo dziękuję, bo nie potrafiłem sobie przypomnieć przez chwilę tego słowa. Delikatna ozdoba na opasce to fascynator, toczek to czapeczka bez runda. Tak jest, fascynator, fascynująca nazwa. No, zafascynował mnie ten temat, dlatego proszę Państwa, że ja jutro zadzwonię do tych moich znajomych w sprawie tej rozmowy o kapeluszach. A jak wygląda sprawa z fascynatorami? Pani Małgorzato, to trudne pytanie bardzo, bo biorąc pod uwagę to, co powiedziała przed chwilą Paulina, że to jest delikatna ozdoba, no to tak sobie myślę teraz o tych zdjęciach, które oglądałem, z tych wieczornych przyjęć osób, od których, jak się wydaje, możemy się dobrego stylu uczyć. Nic nie miały na głowie innego, oprócz ewentualnie w przypadku właśnie arystokratów biżuterii, diademów. Czy taki diadem uznać za fascynator? Czy taki fascynator na takim przyjęciu byłby takim uzurpatorem czegoś? Nie wiem. Musiałbym to zgłębić. Może dla bezpieczeństwa lepiej by było takiego fascynatora nie zakładać. Chyba się do tego przyczyniam, proszę Państwa, tak myśląc na gorąco, że wieczorem może warto by i z takiego fascynatora zrezygnować, a na przykład tego typu nakrycia głowy używać do stroju wizytowego, czyli idziemy na przykład na ślub jako goście, na chrzest, może rzeczywiście na te takie uroczystości, które się odbywają w ciągu dnia, gdzie elegancko, ładnie się ubieramy i wtedy taki dodajemy strój, element stroju, przepraszam. Tutaj jeden z uczestników naszego dzisiejszego spotkania
pyta, czy będzie odcinek o napiwkach. Oczywiście, że będzie, zrobimy. To ja sobie od razu notuję tutaj jako osobny temat te napiwki. To myślę ciekawe też, warto o tym może parę więcej zdań powiedzieć. No, ciekawe, że czy jeżeli na zaproszeniu jest napisane with hats, to wtedy nakrycia są obowiązkowe. No, nikt nigdy nikogo nie zmusi do niczego. To jest coś, co... To jest pewien kod, proszę Państwa. To nam, te nazwy na zaproszeniu, one nam pokazują, jaki to jest rodzaj strojów. Oczywiście tym elementem stroju uroczystego na dzień jest ten kapelusz, ale jak ktoś przyjdzie bez kapelusza, no to chyba nie będzie takiej sytuacji, że go ktoś nie wpuści. Ale jeśli można taki kapelusz założyć, a tych okazji nie ma znowu aż tak dużo, to czemu z tego nie skorzystać? Absolutnie. Pan Piotr pisze, męskie kapelusze kojarzą mi się ze starszyzną Romów. Ciekawa uwaga, panie Piotrze. No, z jednej strony rzeczywiście wydawałoby się to oczywiste w tym sensie, że tutaj starsza część społeczeństwa, starsza część społeczności, prawda, dalej przywiązana do tego nakrycia głowy. Czy to jest też ta kwestia, o której mówiliśmy, że trzeba tutaj jakiejś pozycji społecznej, żeby taki kapelusz nosić? Nie znam tego tematu na tyle, żeby jakby na bieżąco odpowiedzieć na pytanie, czy młodsi tam w tej grupie nie noszą kapeluszy na przykład. Może niech pan rozwinie ten wątek, jeśli tutaj mamy jakieś dodatkowe informacje. Czy według pana, pyta pan Dominik, na powrót do kapeluszy może wpłynąć popkultura? Spotkałem się z taką sytuacją, że młodzi mężczyźni przekonywali się do garniturów na przykład dzięki filmom o mafii. Co pan na to? Panie Dominiku, myślę, że to się już poniekąd dzieje. Popkultura absolutnie wpływa na to, co się dzieje w modzie, prawda, w naszym zachowaniu. Dzieje się to w tym sensie, że kapeluszy coraz więcej. Tak by się wydawało, ale w jakże innym wydaniu niż w tym klasycznym, o którym dzisiaj opowiadamy, prawda? Czyli ten kapelusz no, stanowi taką część kreacji, jakiejś stylizacji, powiedzielibyśmy właśnie. Stąd też właśnie dzisiaj często te osoby, które noszą kapelusz właśnie jako taką część stylizacji, no, nie wykonują tych gestów, bo na przykład nie wiedzą o tym, nie znają tego kontekstu. A jakby chcą tylko naśladować pewien obraz, który gdzieś widziały. Więc rzeczywiście może jak ten kapelusz wraca, to może by go warto było uzupełnić o pewne, czy doposażyć tę część garderoby o pewną część wiedzy na ten temat. Zresztą proszę Państwa, tak na marginesie powiem Państwu o takiej historii, kiedyś w jednej z popularnych marek odzieżowych dla mężczyzn z garniturami, nie będę Państwu zdradzał, w której, kupiłem koszulę smokingową. To długa historia, ale była mi potrzebna, też na ostatnią chwilę niemal, więc poszedłem do tego sklepu, kupiłem tę koszulę smokingową, przymierzyłem, okazała się dobra, wróciłem do domu i teraz ją przymierzyłem, założyłem pas smokingowy i nagle się okazuje, proszę Państwa, że między tym usztywnianym gorsem a pasem smokingowym jest taka 5-centymetrowa przerwa, to znaczy ten gors był za krótki. Jak Państwo oczywiście wiedzą, ta koszula smokingowa, ona ma taki usztywniany przód. Jest albo taki falbanki tam są jakieś, czy takie marszczenia, albo po prostu jest gładki, ale widać, że ten materiał jest taki grubszy, jak w przypadku mankietów albo kołnierzyków. I teraz ja się tak zacząłem zastanawiać nad tym, skąd to wynika. I tak sobie myślę, na ile projektant tej koszuli jakby on wiedział, że no, ta koszula musi mieć taki gors, ale na ile nie wiedział, skąd się to bierze i jak to funkcjonuje ze wszystkimi innymi elementami tego stroju. No bo tutaj w tym wydaniu to się usprawiedliwiało tylko w momencie, jeśli stało się w smokingu, miało się zapięty guzik, wtedy nic nie było widać. Całościowo do zdjęcia było idealnie, ale gdyby się już siadło w tym wydaniu przy stole, rozpiło marynarkę, no to wtedy nagle się okazuje, że ten gors to jest taki śliniaczek, a nie no, taka część tej koszuli, która powinna zachodzić niżej, prawda? Pozdrowienia z Norwegii, proszę Państwa, mamy to i Norwegię pozdrawiamy, dobry wieczór. Po 18 żaden fascynator nie jest dozwolony, pani Paulina tutaj pisze i zgadzam się z panią Pauliną.
Proszę Państwa, no i ostatni temat na dzisiejszy wieczór to jest, proszę Państwa, ten pierścionek zaręczynowy. Co zrobić w przypadku zerwanych zaręczyn? Czy zwrócić pierścionek zaręczynowy? Zwrócić, proszę Państwa. To jest odpowiedź. Przewertowałem, proszę Państwa, chyba kilkadziesiąt poradników w poszukiwaniu tych odpowiedzi, bo mnie tak ten temat zaintrygował. Muszę powiedzieć, że i przegadałem, proszę Państwa, jeszcze mnóstwo z moimi znajomymi, którzy są prawnikami. Nawet do mojego kolegi, który jest sędzią, zadzwoniłem, żeby go dopytać o te rzeczy. No ale tak, w poradnikach do savoir vivre rzeczywiście mówi się, że jeśli dochodzi do zerwania zaręczyn, to należy zwrócić pierścionek zaręczynowy. Po pierwsze dlatego, że zaręczyny no to jest pewien rodzaj umowy, no nie dochodzi do spełnienia tej umowy, czyli do małżeństwa, więc i ten pierścionek jako symbol tej umowy należy zwrócić. Ale mówi się też, proszę Państwa, o tym, że kobieta, która zwraca taki pierścionek zaręczynowy, daje dowód tego, że liczyła się dla niej relacja, a nie ta część materialna tego związku, który wcześniej istniał. No i jeszcze jedno, to w jakimś amerykańskim poradniku postów, Emily Post, bo to Emily Post to pani, która już od dawna nie żyje, ale jej rodzina kontynuuje tę działalność na polu właśnie savoir vivre i etykiety i potomkowie na ten temat piszą, więc ona tam w tej książce jeszcze jedna informacja, czy jeden taki argument pada, mianowicie po co zachowywać przedmiot, który będzie przypominać o jakimś trudnym doświadczeniu. Z kolei, proszę Państwa, to ciekawa też rzecz w poradniku Grzeczność na co dzień, Jana Kamyczka, pod tym pseudonimem Jan Kamyczek kryła się dziennikarka przekroju Janina Ipochorska. Znajdujemy taką radę, że kobieta po zerwanych zaręczynach powinna nie tylko oddać pierścionek, ale też prezenty. Te prezenty, które mężczyzna kupował z myślą o wspólnym życiu, o wspólnym domu. W poradniku Nadine Rothschild, savoir vivre XXI wieku, znajduje się bardzo podobny zapis, że oprócz pierścionka zaręczynowego jeszcze powinny to być właśnie te co cenniejsze właśnie przedmioty. No, proszę Państwa, ciekawa rzecz, może kontrowersyjna dla niektórych, ale chyba tak do tego trzeba by było podejść. To rozwiązaliśmy sprawę, proszę Państwa, pierścionka zaręczynowego. Natomiast w takiej sytuacji absolutnie chyba nie ma co zwracać i żądać takich prezentów dawanych z okazji, nie wiem, Bożego Narodzenia, walentynek i tak dalej. To byłoby małostkowe. To zostawiamy za sobą. Zaglądam jeszcze na komentarze Państwa. Wracając do tematu maili, czy jak po wysłaniu maila przeczytamy go, to powinniśmy przeprosić za literówkę, jeśli taka się pojawiła. Chyba nie, Panie Rafale. Ja kiedy pisałem pierwszego maila do profesora, u którego pisałem pracę magisterską, to jakiś był taki mail, który był związany z propozycją tego, żeby profesora pisał tę pracę i tak dalej, sprawdzałem tego maila 10 razy, a mimo wszystko napisałem szanowna pani na początku, czy szanowny pani profesor, jakoś tak było, więc się strasznie potem z tego śmiałem, najpierw oczywiście to okupując pewnym stresem, ale to się czasem zdarza. No chyba, że taka literówka może wprowadzić kogoś w błąd, bo podaje pan na przykład jakiś kod do czegoś, to wtedy oczywiście trzeba by to sprostować, ale literówki się zdarzają. Chciałem jeszcze dopytać, jak rozpocząć rozmowę telefoniczną, gdy oddzwaniamy na nieznany numer. Ciekawa sprawa, panie Mateuszu, dlatego że znowu moglibyśmy to podzielić na relacje prywatne i zawodowe. W relacjach prywatnych mówi się o tym, że jak ktoś dzwoni, no to powinien wiedzieć, do kogo chce się dodzwonić. Czyli ten ktoś się przedstawia i ewentualnie jak się przedstawi, dzień dobry, po tej stronie Jan Kowalski, czy rozmawiam z panem Mateuszem, mógłby tak zapytać. Więc teraz tak, oddzwaniamy,
no to nie jesteśmy w sytuacji zawodowej, nie musimy się przedstawiać, ale jeśli się nie przedstawimy, no to ktoś nas nie pozna, nie będzie wiedział, kto odzwania, bo może dzwonił do kilku osób, które nie odebrały i tak dalej. Więc ja bym się przedstawił, mówiąc najkrócej, tak to praktykuję też. Numer telefonu, którym się posługuję na co dzień, jest też numerem telefonu, którego używam w życiu zawodowym, więc oddzwaniając, liczę się z tym, że mogę oddzwonić do mojego na przykład przyszłego klienta, który ma prawo wiedzieć, do kogo się dodzwonił i kto oddzwania. Więc ja to tak praktykuję, oddzwaniając. Wojciech Wocław, oddzwaniam. Dobry wieczór, panie Szymonie. Pan Szymon na końcu się kłania. Znów spóźniony, a dziś o kapeluszach. Tak jest, panie Szymonie, już o kapeluszach pogadaliśmy. Pan Szymon, również miłośnik kapeluszy. Proszę państwa, bardzo, bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A propos zaręczyn, jeszcze państwu powiem, że napisałem tekst o zaręczynach. On będzie na blogu. Nie wiem, czy w ciągu tygodnia, dwóch, ale na pewno, proszę państwa, na blogu obycie.pl taki tekst się o zaręczynach też pojawi, w którym trochę będzie o kontekście prawa. A to może jeszcze państwu powiem, bo to jest ciekawa rzecz a propos zaręczyn i zwracania tych prezentów. Dwa dni temu zajrzałem do takiego poradnika, który pochodzi z przełomu chyba XIX i XX wieku. No, bo trudno powiedzieć, czy to jeszcze XIX wiek, czy już początek XX, ale powiedzmy przełom XIX-XX wieku. Więc w tymże poradniku, proszę państwa, mowa o tym, że narzeczony przed ślubem narzeczonej nie wręcza przedmiotów bardzo drogich, czy tam przedstawiających bardzo wysoką wartość materialną i podaje autorka przykłady, nuty, książka, bukiet kwiatów i uwaga, cukierki. To są prezenty, które przewidywał Savoir Vivre tamtych czasów, ale ile mniej kłopotów było w razie zerwania zaręczyn. Proszę państwa, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Jak dzisiaj zaczynaliśmy to spotkanie, czy jak się przygotowywałem do niego i patrzyłem na listę trzech tematów, to sobie pomyślałem, no godzina i po spotkaniu będzie, a tymczasem, proszę państwa, godzina i 27 minut tutaj na moim liczniku, a czas zleciał tak szybko, jakby to kwadrans dopiero upłynął. Bardzo, bardzo dziękuję państwu za to spotkanie, za to, że państwo znaleźli czas, że państwo byli, za mnóstwo ciekawych pytań, komentarzy państwu również dziękuję. Wszystkiego dobrego, proszę państwa. Proszę o siebie dbać, zdrowo się trzymać i do zobaczenia. Za dwa tygodnie, proszę państwa, w środę na pewno będzie rozmowa. Czy to będzie rozmowa nagrana czy na żywo, to jeszcze trudno mi powiedzieć, postaram się, żeby to było spotkanie na żywo, ale jeśli nawet to będzie nagrana rozmowa i zrobimy tutaj premierę, to będę razem z państwem oglądać i będziemy mogli na bieżąco rozmawiać. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.